Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę bez makijażu, a to znaczy tylko jedno, test na żywo. Dzisiaj będę testować dwa produkty. Teraz przez to, że się przeprowadzam, robiłam duże czystki w swoich zbiorach kosmetycznych. Po prostu rzeczy, których nie używałam, oddałam, a też znalazłam kilka rzeczy, które nawet już sobie całkowicie zapomniałam, że miałam. I właśnie pośród nich był podkład. To jest taki tester, który ja kupiłam kiedyś przy okazji zakupów na kosmetykach z Ameryki. To jest podkład Rimmel Match Perfection Light Perfecting Radiance Foundation i to jest w odcieniu 101. To jest 15-ml taki tester. Oryginalne opakowanie ma 30 ml, więc to jest tak naprawdę połowa po prostu oryginalnego opakowania. Spróbujemy, zobaczymy, bo tak jak mówię, znalazłam, nigdy go nie używałam, chyba z tego co pamiętam, jedynie sprawdziłam, czy kolor ma dobry i wydawało mi się, że tak, zresztą to zaraz sprawdzimy. I druga rzecz, to jest nowość, której Wam jeszcze nie pokazywałam, ponieważ kupiłam ją dosłownie chyba 2 dni temu. Jak to oglądacie, to ja już prawdopodobnie jestem w Anglii. I stwierdziłam, że jeszcze przed wyjazdem sobie właśnie zakupię ten produkt, w ogóle co to jest. Mowa tutaj o pomadzie do brwi z Inglota. Mogłabym ją kupić na miejscu w Anglii, natomiast ona tam kosztuje około chyba 15 funtów, co tak troszkę po przeliczeniu. Wiem, że nie powinnam przeliczać, ale jeśli przeliczę, to jest około 70 zł, a ta pomada w Polsce kosztuje 37. No niestety taka jest przebitka za granicą na firmę Inglot, dlatego stwierdziłam, że jeszcze przed wyjazdem się zaopatrzę w tą pomadę, no i dzisiaj przetestujemy, jak ona się u mnie sprawdzi. Także tak, nie przedłużając, zacznę oczywiście od nałożenia podkładu. Nałożę najpierw go, spróbuję palcami, wymieszam, najpierw spróbuję go nałożyć palcami. W razie czego mam tutaj już moją wysuszoną gąbkę, która zanim go pójdzie do śmieci, jeszcze musi wytrzymać 2 dni i poleci do śmieci. Okej. Nakładam podkład, może sobie wyleję go trochę na rękę. On ma taką stosunkowo płynną konsystencję. On powinien być rozświetlający, no i wyrównujący kolor skóry. Zobaczymy. W sumie kolor chyba nie najgorszy. No, muszę przyznać, że z kolorem to chyba trafiłam. Nie wiem, z tego co pamiętam, to jak kupowałam, to brałam chyba najjaśniejsze kolory, więc w sumie ciężko by było nie trafić. Ok, podkład nałożony. Muszę przyznać, że ładnie wyrównał kolory cery. Chyba się nie odcina, raczej jest w takim dobrym kolorycie. Nie wydaje mi się też, że ciemniej, już staram z ręki, ale nie wydaje mi się, że ciemniej. Wezmę sobie jeszcze mniejsze lusterko, bo tak z daleka mam no niestety trochę do lusterka, więc z daleka muszę przyznać, że wygląda dobrze. Przepraszam. Z daleka wygląda dobrze, natomiast zaraz zobaczymy, jak z bliska. Nie, brudne lusterko. Jeszcze nie rozdarte. Ja mam teraz dość sporo takich niedoskonałości i suchych skórek. Tutaj na brodzie w większości, no i też trochę na nosie i niestety no, podkład je podkreślił. Znaczy nie zakrył ich całkowicie. One są widoczne, więc to jest takie lekkie, no, do średniego krycia. Wydaje mi się, że można stopniować je, ale ale nie chcę sobie robić maski teraz. Ale całkiem ładnie się wtapia w skórę.
nałożyłam go palcami, a sądzę, że jakbym nałożyła go gąbeczką, to byłoby jeszcze lepiej. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Tak jak mówię, wyrównał kolory cery, kolor jest całkiem ładny, ten 101 to jest chyba najjaśniejszy. No i tak mi się wydaje przynajmniej, że najjaśniejszy. No i dla mnie chyba w tym momencie nie jest za ciemny, sądzę, że mógłby być za ciemny w zimie. Ma taką lekką formułę, bo nie czuję go na twarzy, ale jak dotykam, no to czuję, że się lepi, zaraz to wszystko przypudruję, bo ja mam bardzo tłustą strefę T, więc on mi w momencie spłynie i wejdzie we wszystkie zmarszczki, jeśli go nie przypudruję, ale już czuję, że zaczyna zastygać. Czuję, że zaczyna zastygać. Coś miałam przed chwilką na myśli. Coś chciałam powiedzieć. Podczas nakładania był bardzo przyjemny. Taką miał troszkę delikatnie, taką jakby silikonową konsystencję, przez co właśnie ładnie sunął po twarzy. Zresztą przybliżę was, pokażę wam, jak on teraz wygląda i zaraz dokończę makijaż. Tak. Tutaj niestety, no ja mam bardzo dużo w tym momencie różnych niedoskonałości, więc to on trochę to podkreślał, ale tak oprócz tego, gdybym miała, sądzę, że gdybym albo nałożyła jakąś bazę, na przykład silikonową pod to, która by wyrównała właśnie strukturę, to on by się całkiem nieźle zachował. Jak na razie nawet nie wchodzi w zmarszki, ale może to też dlatego, że ja nie marszczyłam chwilowo czoła, to tutaj jedynie ta jedna wielka moja zmarszka, ale to zawsze wszystko ją podkreśla. No a tak poza tym wydaje mi się, że całkiem nieźle wygląda. Okej. Ja teraz dokończę makijaż, nałożę korektor, no i przypudruję ten podkład, ale przypudruję go pudrem z Benna, żeby to nie miało jakoś większego wpływu na matowość, natomiast jedynie, żeby po prostu delikatnie przedłużyć trwałość. Bo tak jak mówię, no nieprzypudrowany podkład u mnie się w ogóle nie utrzyma, także dokończę makijaż i zaraz do was wrócę, żeby zrobić brwi. Dobra, wracam. Makijaż już prawie skończony. Tak jak mówiłam, twarz przypudrowałam pudrem z Benna w odcieniu Fair, więc to nie wpłynęło na krycie, natomiast jedynie przypudrowało, utrwaliło trochę ten podkład i mimo, że twarz jest przypudrowana, ja mam wrażenie, że ona dalej jest taka, no taki błysk ma w sobie. Ja lubię podkłady i pudry bardzo matujące, ponieważ tak jak mówię, moja strefa T jest bardzo przetłuszczająca się, więc ona w ciągu kilku, tak naprawdę można powiedzieć sekund, chociaż nie, no kilku godzin, potrafi się bardzo przetłuścić, dlatego ja lubię produkty, które matują moją twarz na długo, natomiast też próbuję, jak możecie, tak jak na przykład dzisiaj, produkty, które są też takie, można powiedzieć, rozświetlające. Dlatego mimo, że tak jak mówię, twarz jest przypudrowana pudrem, to gdzieś tam dalej ten błysk jest, to światło gdzieś tam się od tej cery odbija. No zrobiłam oczy, mam wykonturowaną twarz pudrami standardowo z Kobo, troszkę różu na policzkach, bo zaraz będę nagrywać jeszcze inne filmy w szybszym świetle, więc potrzebuję po prostu dodać sobie trochę koloru na twarzy. No i teraz przejdę do tych brwi, przybliżę was. Okej, przeczeszę sobie brwi. No i jak widzicie, ta brew jest całkiem niezła sama w sobie, natomiast ta ma ten spory tutaj ubytek. I ja już zapuszczam to po prostu od, żeby was nie skłamać, paroku. Chcę, żeby tutaj mi urosły. Tutaj mi odrosły włosy, bo te brwi wyglądały prawie tak samo na początku, jak je, że jak sama sobie je depilowałam, to one wyglądały tak samo, właśnie tak. I o ile ta brew tutaj odrosła, tak
tej jeszcze dużo brakuje i w ogóle tam nie chcą włosy rosnąć. Dlatego mi zależy głównie tutaj, żeby pociągnąć linię taką, żeby wyrównać te brwi. No i oprócz tego chcę je delikatnie podkreślić, zagęścić, no i ogólnie nadać im taki ładniejszy, troszkę wyrysowany kształt. Mam nadzieję, że ta pomada się do tego spisze. Boże, nie mogę otworzyć opakowania. Ok, jest. Ja sobie wybrałam kolor 16. Jeszcze jest zapieczętowana, otwieramy. Kolor 16. W sumie nawet chyba całkiem nieźle aparat oddaje ten kolor. To jest, się wydaje, przynajmniej w Inglocie i na swatchach w internecie się wydawał najbardziej zimny, taki średnio brązowy kolor. No i wydaje mi się też, że w sumie chyba powinien mi pasować. Mam też skośny pędzelek, także przechodzę do aplikacji. Gdzie co, bo sobie wezmę jeszcze mniejsze lusterko, bo obawiam się, że tak z daleka to może niezbyt wyjść. Nic dobrego z tego nie wyjdzie. Okej. O, wow. Zamaczam ten pędzelek w pomadzie i ty. Wow, bardzo kremowa, dobra. Tutaj na wierzchu na ręce odcisnę nadmiar, żeby tę farbę malowała. Dobra. Spróbujemy, może zacznę od tej nieszczęsnej brwi, bo tak będzie najłatwiej, żeby wam też pokazać. Często mi się ręce. Okej, na razie delikatnie podkreśliłam dolną, tutaj rysuję sobie kreskę na, od dołu i muszę przyznać, że całkiem nieźle. Zobaczymy, czy to co nałożyłam sobie na rękę mogę zdjąć, średnio chyba. Ale muszę przyznać, że kolor mi się podoba, nie jest za ciemny, wydaje się idealny dla moich brwi. Wow, no jestem pod wrażeniem, całkiem nieźle to wyszło. Co prawda kształtu ta brew idealnego nie ma, ale jestem pod wrażeniem. Dobra, teraz przejdę do drugiej brwi. No okej, okay. Ja jestem, nie będę ukrywać, pod wrażeniem. Zostawię już te brwi tak. To muszę się po prostu nauczyć pracy z tą pomadą, ale muszę przyznać, że pierwsze wrażenie jest wow, jeśli ona jeszcze będzie faktycznie tak długo trwała, jak wszyscy mówią, wodoodporna i w ogóle będzie cały dzień się trzymać w stanie nienaruszonym, to naprawdę może być hit. Ja spróbuję sobie przyczesać tylko tutaj przód, bo wydaje mi się, że
trochę za mocno po prostu tutaj podkreśliłam to. Zobaczymy, czy ona daje się w ogóle wyczesać. No nawet delikatnie. Delikatnie da się coś tutaj wyczesać. Okej, podsumujmy. Nie mogę się napatrzeć na moje brwi. Niezłe są, tylko ta jest trochę za długa, ale tego już nie dam rady zetrzeć, bo chyba zastygła ta pomada i tak ciężko zetrzeć. Następnym razem po prostu będę musiała uważać, żeby zrobić ją krótszą. No i też oczywiście muszę popracować nad kształtem, natomiast podsumujmy. Jeśli chodzi o podkład, no to zobaczymy, jak na razie jest całkiem niezły, fajny, bardzo komfortowy, nie czuję go tak naprawdę na twarzy. Jest przypudrowany, no bo tak jak mówię, ja muszę przypudrować podkład, natomiast no zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. Zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi za kilka godzin. Natomiast jeśli chodzi o tą pomadę do brwi, to tak jak mówię, pierwsze wrażenie, wow. W sumie coś w kosmetyku, które wszyscy chwali, musi być. Kolor jest chyba idealny, nawet bym powiedziała, bo nie jest ani za ciemny, ani za jasny dla mnie. Chyba faktycznie ta 16 jest taka uniwersalna i fajna. To jest też fajne, że przez to, że to jest pomada, to mam wrażenie, że ona też utrwali moje włoski. Tak jak to przeczesuję, to nic się na palcu mi nie odbija, więc to już chyba wyschło. Także zobaczymy, jak będzie z trwałością. Oczywiście nad kształtem muszę popracować, nad techniką wypełniania tych brwi, natomiast jak na razie wow. I też fajnie tutaj można właśnie tą lukę, którą ja mam, wypełnić i ona się nie odznacza, bo czasami z cieniami po prostu w niektórych miejscach lepiej przylegają do skóry, w niektórych gorzej. Natomiast tutaj widzę, że mam nadzieję, że wy też w aparacie możecie to zobaczyć, bo ja na żywo po prostu no, nie widzę tej luki, nie widać, że tutaj nie mam włosków, że to jest po prostu porysowane po skórze. To co mówiłam, że przez to, że to jest takiej konsystencji pomady, to wydaje mi się też, że ona fajnie będzie utrwalać moje włoski, bo ja mam dość duże włosy w brwiach. Więc one jak odstają, to po prostu burzą wszystko, dlatego ja też zazwyczaj używam maskary bezbarwną, żeby jeszcze je utrwalić w miejscu. Natomiast z tą pomadą przynajmniej na razie nie czuję, że potrzebuję właśnie je utrwalać. Wydaje mi się, że powinny w miejscu przez cały dzień się utrzymać. Jest godzina za 5:15, bardzo późno dzisiaj zaczęłam robić ten makijaż. Ale przyjdę do Was koło chyba 22-23 z podsumowaniem tego testu. Teraz też właśnie nagram kolejne dwa filmy, także zobaczymy też, jak sobie zobaczę jeszcze, jak ona teraz widzicie w świetle dziennym, natomiast ja sobie też zobaczę, jak będzie wyglądały te brwi i ten podkład w świetle sztucznym. Także na razie się z Wami żegnam. Tak wygląda makijaż zaraz po nałożeniu i widzimy się wieczorem z podsumowaniem. Cześć, witajcie z powrotem. Jest przed 23, czyli już prawie 8 godzin, odkąd nałożyłam makijaż na twarz. Kot mi się właśnie na kolana wpycha. Więc zacznę z takim podsumowaniem, zacznę od podkładu. No, świecę się, ale to jest w sumie standard. Trochę mi podkład powchodził w zmarszczki tutaj na czole, tutaj od uśmiechania się i te zmarszczki między brwiami. Natomiast to przecierałam, więc to jest do przejścia. Podoba mi się podkład, jak wygląda na reszcie twarzy, bo on się trochę wtopił chwilę po nałożeniu, on się wtopił ładnie w twarz i muszę przyznać, że tutaj całkiem nieźle wygląda, zresztą też kontur twarzy jest zachowany i w ogóle. Natomiast no, moja strefa T się świeci dość mocno, więc tutaj by pasowało po prostu mocniejsze przypudrowanie i wydaje mi się, że jak mocniej przypudruję twarz, to całkiem nieźle nawet ten podkład będzie się u mnie sprawdzał, także na pewno będę go testować jeszcze.
I sądzę właśnie, że po prostu spróbuję go z jakimiś mocniejszymi rzeczami do takimi matowymi, do zmatowienia właśnie twarzy próbować. No i wydaje mi się, że może się całkiem nieźle tak na co dzień sprawdzić. Jeśli chodzi o brwi, no to muszę powiedzieć, że jestem całkiem mocno zaskoczona. Czekajcie, bo o, tak. O. Bo one są w stanie, powiedziałabym, idealnym. Może tutaj troszkę coś mi się udegowało. Natomiast ręka boli. Odzwyczaiłam się od trzymania aparatu w ręce. Natomiast no, brwi, muszę przyznać, że to jest chyba mój nowy ulubieniec. Będę jeszcze testować, zobaczymy jak się będzie sprawdzał na co dzień. Natomiast dzisiaj całkiem nieźle się spisała ta pomada do brwi, także wydaje mi się, że no, że te opinie, które krążą w internecie o niej są faktycznie sprawdzone. No i wydaje mi się, że ja też będę w stanie coś z tej z tego wyciągnąć i wydaje mi się, że też się u mnie sprawdzi. Także to był test tych dwóch produktów, podkładu i pomady do brwi, podkładu z Rimmel, już chyba jestem trochę zmęczona, podkładu z Rimmela i pomady do brwi z Inglota. Dajcie znać, czy miał się któryś z tych produktów i jeśli tak, to jak się u Was sprawdził. Jeśli filmik Wam się podobał, koci ogon, jeśli filmik Wam się podobał, dajcie kciuki w górę, jak zawsze będzie mi bardzo miło i do następnego, pa pa!